4 października, poniedziałek, godzina 4:45. To jest moja ręka. Ruszam ręką. Moja żywa ręka jest taka posłuszna. Robi wszystko, co pomyślę. 3 miesiące nas nie odwiedzasz. Nie dzwonisz, nie interesujesz się. Co ty myślisz, że ja będę musiała do ciebie przychodzić, żeby zobaczyć, co się tobą dzieje? Synu, jak możesz się tak nie interesować rodzicami? I co ja widzę? Przyszłam w niedzielę zamiast na spacerek, to ja widzę, leży to w łóżku, rozczochrane, niedomyte, a w mieszkaniu, Boże, trzeba otworzyć okna, bo śmierdzi jak w gorzelni. Jak ty żyjesz, chłopie? Jak można tak żyć? Może byś mi tak zrobił herbatkę? Ale gdzie, no gdzie ty tą herbatę postawisz? Toż tu nie ma w ogóle nigdzie miejsca. Wszystko porozwalane. Buty, rzeczy, nawet usiąść matka nie ma gdzie. No jak tak można żyć? A wszędzie oczywiście te twoje kartki, te wszystkie nie doszły noblisto. Tylko z tych karteczek żyjesz. Co ty tu w ogóle wypisujesz? Ja nie wiem, z czego ty chcesz żyć? Jak tak można w ogóle żyć? Do pracy nie chodzisz. Tylko te swoje dyrdy małe na karteczkach wypisujesz. Ożeniłbyś się wreszcie, może jakiś coś by ktoś z siebie zrobił, bo jak już matka nic nie mogła przez 40 lat, to może jakaś inna kobieta, ale skąd? Nawet szkoła tej kobiety, bo to z takim niedorajdą, takim nieudacznikiem, kto by to w ogóle chciał takim człowiekiem być? Takie rzeczy tu wypisywać. Jak można do pracy chociażbyś się wziął, ty chcesz z tych wierszyczków żyć? Ja nie wiem, całe życie tylko ci interesowały pieniądze, pieniądze, tylko mu daj te pieniądze i nic nie robi, tylko pieniądze. A do pracy się weź, chłopie, to może byś wreszcie coś z tego miał. Jak można tak żyć? Wiesz co, ja nie wiem, tak z ojcem pracowaliśmy, tak dbaliśmy o ciebie. I co to z tego wyszło? Ty niedoszły noblisto, ty życiowa ofiara, porażko nasza. Idź, leż w tym barłogu i masz te swoje karteluszki i żyj sobie swoim życiem. Możesz już do nas nie przychodzić. Żegnam cię. O nie, wczoraj wyciągnął mi złotówkę. Zerżnę mu skórę. Poza tym wyjada cukier z cukiernicy. Ukradł mi złotówkę. Gdyby powiedział, tatusiu, proszę, daj mi złotówkę, chcę sobie coś kupić. Dałbym. To musi być ukarane. Kogo on się wdał? Nie udawaj, że śpisz. Wstań, kiedy ojciec do ciebie mówi. Chcę z tobą teraz porozmawiać, łap serdaku. Dlaczego wyjadłeś cukier z cukiernicy? To Wiktor.
Nie kłam, wypierdku, mów dokładnie jak było. Coś mnie podkusiło, jakiś diabeł, tatusiu. A tatuś długo w nosie, widziałem. Podejrzałem tatusia. Wyrodku, coś z ciebie wyrośnie. Po 30 latach zrozumiałem ogrom swych win. Tak, to ja zjadłem kiełbasy w Wielki Piątek 9 kwietnia 1982 roku. Wstydzę się swojego czynu. Zjedzenie kiełbasy uplanowałem wcześniej z Jasiem i Pawełkiem. Mój niski postępek nie może być niczym usprawiedliwiony. Nie byłem głodny. Zjadłem kiełbasy z łakomstwa. Dzięki twojej trosce, tatusiu, miałem w dzieciństwie dosyta chleba. Często otrzymywałem drobne na łakocie, a mimo to zbłądziłem. Mamusiu, wyrzeknij się syna. Nie broń mnie. Zjadłem cukier i kiełbasę. Pamiętam, że około godziny 15 zaczęliśmy jeść kiełbasę. Ja zjadłem część największą. Również nasza kochana babunia zginęła dzięki mojej intrydze. Mamusiu, tatusiu, rodzice, spłodziliście potwora. Przez 10 lat podawałem babci strychninę w biszkoptach. Panie dyrektorze, panie dyrektorze, czas na posiedzenie. Konferencja dopiero za 2 godziny, ale trzeba się przygotować. Czy wie pan, panie dyrektorze, że Anna Lewandowska pokazuje zdjęcia z Majorki? Czy wie pan, panie dyrektorze, że Kim Kardashian prezentuje krągłość? Panie dyrektorze, Ricky Martin z mężem są zdjęcia. Joanna Liszowska dysponuje cielisty stan w wspólnej okładce. Kurtyni, idioci, gnojki, oszuści, złodzieje, pederaści, astronauci, felietoniści, sportowcy. Leżę. Leżę. Szefowie rządów pozwolili mi leżeć i patrzeć w sufit. Sufit. Piękny, biały sufit. Kochani są ci szefowie. Można spokojnie spędzić niedzielę. Halo? Nie, nie. Pan dyrektor jest teraz bardzo zajęty. Jakaś dziennikarka stoi pod oknami, prosi o wywiad. Prosi od zeszłego roku. Pan rozumie, panie dyrektorze, że w naszych czasach to przede wszystkim szybkość informacji. Agencje czekają na najnowsze wiadomości, informacje, nowinki, ciekawostki. Jestem taka zmęczona. Senna. Wejdę do łóżka. Piąty października, wtorek, 19:39. Minęło 15 lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. Nie zostawiłeś adresu. 15 lat cię nie było. Co u ciebie? Co z tobą? Wytłumacz się. Powiedz coś. Może opowiem dowcip. Dowcip? W takiej chwili on mi powie dowcip. Po 15 latach. Napiłbym się herbaty. Herbata w takiej chwili? Kiedy ja chcę rachunku z całego twojego życia? Zawiodłam się na tobie, Henryku. Miałam na imię Wiktor. Wiktorze! Zawiodłam się na tobie, Wiktorze! Jesteś świnią i oszustem. No, już mi się nie chce gadać. Gadać mu się nie chce. A kto ma gadać? Przecież on jest głównym bohaterem.
Uwodziłeś mnie pięknymi słówkami, obiecywałeś domek z ogródkiem, parkę dzieci! Świat się kończył, a ty kłamałeś! No dalej, powiedz coś, wyjaśnij! Powiedz coś! Świat się nie skończył, przeżyliśmy. Nie masz pojęcia, jak się cieszę, że mogę leżeć. Mogę leżeć, obcinać paznokcie, słuchać muzyki. Szefowie podarowali mi całą niedzielę. Może wejdziesz do łóżka, porozmawiamy. Spokojnie. To już koniec. Widzisz, ułożyłam sobie życie. A teraz muszę już iść. Nigdy ci nie przebaczę. Halo, Jasiu? Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Widzisz? Halo? Miałem napisać do wujka, ale myślałem, że wujek nie żyje. Strasznie się cieszę, że wujka widzę. Pomyślałem, że zadzwonię. Jestem na pielgrzymce, słuchaj, tutaj w Anglii. I chwileczkę muszę coś przekąsić, nogi muszą odpocząć, bo trochę się nadeptałem. No, a co tam u ciebie słychać? Co tam u ciebie, Stasiu? Nic, nic, wujku. Kopę lat. Nie widzieliśmy się 25 lat. Pewnie wujka nogi bolą. Niech sobie nogi wmoczy. Zaraz przygotuję wujkowi wodę do stół. Zaraz wujkowi wujek, wujka we wujku. O, wujku we wujku. A, poczciwy chłopiec z ciebie. Dziękuję ci za te owacje. A co tam u ciebie, Władziu? Opowiadaj. Podobno w Paryżu byłeś. Jak tam? Co tam? Powiedziałbyś coś o tym Paryżu. Ja to go w życiu nie zobaczę. A i ciotka ciekawa. Czasu to pewnie tam nie traciłeś, co? A jak tam ludziska żyją? Co tam w sztuce, literaturze, polityce? Dziewczynę to? Jaką masz? Bo byśmy z ciotką na jakim weselu wreszcie potańczyli. Coś mi jakiś markotny wyglądasz. Hej! Kaziu! Kaziu! I czego ty się gryziesz? Bo widzi wujek. Szkoda mówić. Klaskałem. Różne dźwięki wydawałem. Właśnie klaskałem. Dzieciu z ciebie, Piotrusiu. Picasso też klaskał. Ja wiem, że wielu klaskało, ale oni już zapomnieli. Teraz zajmują się markami samochodów albo bawią się na balach maskowych, a ja ciągle składam ręce i tamto klaskanie klaszcze we mnie. A w ogóle to zdechlaki was. Z was łabeusze. Łysy i dzielni włos na czworo. A co ja mam powiedzieć? Co tam to wasze klaskanie? Pamiętam w czasie zamieszek wrzuciliśmy do pomidorowej zupy naszego dowódcę. Akurat w kotle gotowała się zupa pomidorowa. A czas był niespokojny. Różne zamieszki, bunty. Jednym słowem, gotowało się. My go tam wyrzucili i kocią przykryli pokrywą. I ugotował się razem z wąsami. Ostrogi się ugotowały. I ordery, jeszcze dziś nie mogę powstrzymać się od śmiechu, gdy to sobie wspomnę. Sumienie masz delikatne. Ja cię rozgrzeszam. Smutny jestem, wujku. Wie wujek?
Kiedy byłem małym chłopcem, bawiłem się w konie. Zamieniałem się w konia i z rozwianą grzywą pędziłem przez podwórko i ulicę. A teraz nie mogę zamienić się w człowieka. Chociaż jestem dyrektorem instytutu. Czemu? Nie wracasz. Czemu, Kaziu, nie wracasz? Wszyscy czekamy na ciebie. Nie chcesz jeszcze wracać? Ze świata do domu? Jeszcze się nie najadłeś? Nie nałykałeś? Nie mogę, wujku. Jeszcze apetyt rośnie. Jak otworzę usta, to bym łykał całe miasta i ludzi, i budynki, i biusty, telewizory, motory, gwiazdy, odaliski, skarpetki, zegarki, tytuły, medale, gruszki, pigułki, gazety, banany, arcydzieła. Daj spokój! Nie mogę już wracać. Mam dużo spraw do załatwienia. Różne sprawy. Trudno się od tego oderwać. Trudno się połapać. Może później. Dobrze, słuchaj, kochany. Ja pojadłem. Popiłem. Ciemno się robi. Słońce zachodzi. A jeszcze trochę mam drogi przed sobą. To powiem ci, że będę pomału uciekał, ale... Ty tam... Napisz coś czasami. No, także z Bogiem. Witam i zapraszam. Zapraszam. Co on tam ma w ręce? Jakiś papier? Palce odgiął. Co on tu? Życiorys. Zaczynamy dumnie. Zatem przejdźmy do lektury. Urodziłem się w roku... Mając 8 lat... Pracowałem w pokoju. Zamiast akcesoriów miałem dywan i dywanem pan czyścił buty. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Ale idźmy dalej. Potem dywan tak się skończył, razem zapisałem. Ale przyszedł czas nowego dosyć życia. Tak zapisałem się. Liceum! Powiem panu, wybitnie, wybitnie. Ale zaraz, kiedy wybuchł ten straszliwy kataklizm, miałem 18 lat... Nie, stop! Czy pan wie, kto ja jestem? Kim pan jest? Pan jest za mały, aby tak się do mnie odnosić. Ja jestem człowiekiem wybitnym, inteligentnym. Tak, ja... Gdzie ja byłem? Co ja zwiedziłem? Czy pan wie? Czy panu mówią coś takie miasta jak Londyn, Nowy Jork, Tokio, Rzym? Ja tam wszędzie byłem. Ja, jako człowiek wybitny, inteligentny, cały ja. Ale... Gdybym tylko wiedział... Gdybym... Nie, ja nie mógłbym oszukiwać. Ja nie byłbym sobą. Ja straciłbym pracę. Nie mógłbym tak dłużej. Ale zaraz. Nie. Przecież ja jestem człowiekiem mądrym, wybitnym. Ja mam swoją cnotę, a cnota jest rzeczą ważną. Tak, o nią nie jest trudno zabiegać. Tylko że w mojej pracy... Psa! Najważniejsze są tylko cztery czynniki. Pasja łowiecka, wiatr, chód, inteligencja. Tak, a ja to wszystko mam. Tylko... Naprawdę niczego mi nie brakuje. Przecież ja mam znajomości. Ja mam chody. I naprawdę
Dobrze, czuję wiatr. Wow! Żegnam! Taki młody i podgląda. Co pani tu robi? To jest mieszkanie prywatne. Kto pani pozwolił tu wejść? Mieszkanie prywatne? Pan mnie podglądał w kąpieli, panie Wacku. Wstyd! Takie młode chłopaki podgląda kobietę? Prywatne mieszkanie. Pan mnie w kąpieli podglądał, panie Jurku. Panie dzidku, ja pana pamiętam chłopczykiem w marynarskim ubranku z kołnierzykiem. Więc pan mył ręce, panie dzidku. Wiązałam z wizytą u pana tyle nadziei. Myślałam, że pomnąc na dawną znajomość, zechce pan podać rękę samotnej kobiecie. Cóż to pana obchodzi, że wzrasta we mnie wydzielanie hormonu gonadotropowego? Tak, panie Zbychu, tak, panie Wacku, miewam coraz częstsze bóle głowy. Gorące uderzenia krwi do głowy, bóle stawowe. Zauważyłam, że ostatnio miewam nieznaczne zaburzenia trawienne, zmiany w elektrokardiogramie. Doktor uważa, że w zupełności wystarczy doustne podanie estradiolu. Również skutecznym środkiem jest etylostylbestriol. Lek ten wywołuje u mnie nudności i bóle brzucha. A co pan, panie Wacku, radzi mi w tej sytuacji? Gdyby nie to, że znam pana od tyciego, nie zwróciłabym się z tak intymną sprawą do obcego mężczyzny. Ty stara krowo, ty połciu słoniny beczko sadła. Pamiętam, miałem 15 lat, był lipiec, blask zachodzącego słońca na wodzie. Czerwona rzeka pod koronami czarnych olch. Byłaś wtedy biała i tłusta, byłaś młoda, gruba dziewucha. Wchodziłaś powoli do ciemnej wody. Czarne olchy stały nad wodą, w koronach czerwone słońce. Oddałbym wtedy pół życia, cały świat za dotknięcie twoich piersi. Gdybym mógł położyć wtedy rękę na twoim udzie, wzgórku Wenery. Na wzgórku Wenery, idiotko! Krobo, mogłaś być dla mnie królową. Mogłaś być dla mnie muzyką, źródłem i radością. Ale ty wolałaś to trzymać dla jakiegoś cwaniaka, łobuza, bałwana, cynika! Złodzieja! Teraz ryczysz. Twój zadek był gwiazdą. Twój brzuch był dla mnie większym objawieniem niż Ameryka dla Kowalskiego. Przez ciebie o mało nie zostałem sodomitą! Wyroś się, bo cię tu rozwalę na miejscu!
Jakże świat się zmienił. Ludzie są zupełnie obojętni na cierpienia swych bliźnich. Wziął motocykl, wizytowy garnitur, co mu do ślubu kupiłam. 300 złotych gotówką i uciekł. A ja mu to całe życie przed chłopami broniłam. Wziął mnie taką, jaką mamusia mnie urodziła. A potem poleciał jak pies za jakąś suką do Zakopanego. I taka zapłata za wszystko. Środa. Godzina 21:37. Hasło. H-A-S-Y-O. Nie. 1, 2, 3, 4. Nie. C-O-V-I-D. 1, 9. Taki przewidywalny. No dobra. Kochanie, Zdzisławie, dochodzą mnie bardzo niepożądane wieści o tobie i twoich nad wyraz lekkomyślnych postępkach. Tak to odpłacasz mi się za troski, starania i wydatki, jakie ułożyłem na twoje nauki i wychowanie. Widziano cię na sali bilardowej w jakimś zajściu z człowiekiem ordynaryjnym. Na wykłady nie chodzisz, zajmują cię gry, zabawy, miłostki. Tego więc dożył. Ty się lubisz bawić. Tego więc dożył na stare lata. Popraw się, popraw, kochany Zdzisławie. Bo jeszcze jedna zła wiadomość, a zerwę z tobą. I nie dość, że ci odmówię wszelkiego zasiłku, ale nadto zabronię komukolwiek wspominać, żeś jest moim synem. Zasyłam ci ojcowskie błogosławieństwo. Niech ci ono sił doda do nawrócenia na dobrą drogę. Matka płacze. Serdecznie rozżalony. Ojciec. Sprawdzimy dalej. Niewylogowany. Z kim ty piszesz, jadłeś? Kogo ignorujesz? Co widziałeś? Co lubisz? Ale od roku żadnej aktywności. Ty nie istniejesz. Coś. Ruszaj się. Myśl. On sobie leży, a czas leci. Mów coś. Rób coś. Posuwaj akcję do przodu. No w kółku chociaż dłub. Nic się nie dzieje. Co to znaczy? Znowu zasypia. Wielkie nieba. Bez mąki przecież nie ma chleba. W teatrze trzeba grać. Tu musi się coś dziać. Toć nawet u Becketa. Ktoś cierpi, czeka, gada, śni. Ktoś płacze, kona, cierpi, bździ. Rusz się, inaczej teatr zgubisz. On się upił. Gdzie ty właściwie idziesz? Gdzie? Do tej idiotki? Do ludzkości? Do lodówki?
do łososia, do wódeczki, do nóżki 20-letniej docy cóżka. Gryź, gryź własne palce. To dobry pokarm. Wszystko ginie pod twoją ręką, bo nie wierzysz. Gdzie leziesz, osiołku? Leziesz już 38 lat. Do prawdy, do słońca, do ściany. Tak, stoję pod ścianą. Moje pokolenie, do was mówię, nie mogą nas zrozumieć. Jak do tego doszło? Nie mogę zrozumieć. Byliśmy przecież i w nas było wiele różnych rzeczy, a teraz? A teraz nic tu nie ma. Tu! Tu! Nie trzeba. Nie trzeba zawiązywać oczu. Chcę patrzeć do końca. Dzień dobry. Poproszę kawy i ptysia. Bardzo proszę. Do tego, moja droga. Poczekaj. Gdzie ona jest? Wy młodzi. Wszystko potraficie wyśmieć. Drugą, taką sukieneczkę ze szufladę. Może... Zresztą... Przepraszam bardzo, to z moją kawą i ptysiem. Tak tylko was przedstawiali? Kupiłam jeszcze szlafroczek. Szlafroczek, ale taki ja mam do was zaufanie. Proszę się nie śmiać. Mam do pani prośbę. Chciałabym poprosić o kilka minut. Chcę powiedzieć... Właściwie nie mam nic ważnego do powiedzenia, proszę nie myśleć, że chcę panią wyśmiać. Kupiłam taką bieliznę, takiej bielizny to Gienek jeszcze na mnie nie widział. Mam obowiązek pani powiedzieć. Przepraszam bardzo, czy ja po polsku nie mówię? Halo? Chcę pani powiedzieć, że to dobrze, że pani jest na tym naszym świecie. Ale jak to mieszkanie prywatne? Ja tutaj widziałam kelnerów, widziałam tutaj panie... Że jest pani właśnie... Właśnie taka. Że ma pani 18 lat. Takie oczy, usta, włosy. To nie może być mieszkanie prywatne, proszę pana. Grażynka, wychodzimy. Jeszcze pani się uśmiecha. Tak powinno być. Tak właśnie powinno być. Młoda, z piękną, jasną twarzą, z oczyma, które nie widziały. Życzę pani, aby się tak pani zawsze uśmiechała i była szczęśliwa. Wszystko to wyszło jakoś tak dziwnie. Głupio. Czy nie można nikomu nic powiedzieć? Nie można przekazać tego, co jest naprawdę ważne?
7 października, czwartek, godzina 20:05. Nie bój się. Ten pan już nie przyjdzie. To jest twój pokój. O, widzisz, stół, a tu szafa, jabłuszko na stole. Ty boisz się mebli? Głuptasko. Ten pan już nie przyjdzie. Ty boisz się krzesła, starej gazety, stukania, odgłosów za ścianą? Dziwaczysz. A może chcesz się wyróżnić? Uśmiechnij się. Ten pan już nie przyjdzie. Spójrz nam w oczy. Nie kryj się po kątach. Nie stój pod ścianą. Przecież nikt ci nie każe. Odezwij się. Uśmiechnij się. Proszę się nie denerwować. Proszę pomyśleć. On ma dzisiaj maturę. Egzamin dojrzałości. Jest już spóźniony 20 lat. Dłużej nie mogę czekać. No niech pan siada. Niech pan się przygotuje. Co pan mi powie na temat przyłączenia Rusi Czerwonej? Ze śmiercią króla Daniela rozpoczął się okres upadku Rusi Czerwonej. Wprawdzie jeden z jego synów, Szwarno, zasiadł krótko na tronie litewskim, ale o drugim Lwie I wyrażają się kroniki niepochlebnie. Po nim panował krótko jego syn Jerzy I, który połączył księstwa włodzimierskie i halickie w swoim ręku. Synowie jego Andrzej Włodzimierski i Lew II Halicki utracili na rzecz Giedymina Podlasie i Polesie, ale następnie zawarli z nim przyjaźń, a jeden z synów Giedymina, Lubart, ożenił się z Buszą, córką Andrzeja. Siostrzeńcem obu książąt był Bolesław, syn Trojdena, księcia Mazowieckiego, który poślubił jedną z córek Giedymina, a więc siostrę Aldony, żony Kazimierza Wielkiego. I wtedy odbył się ślub żony Kazimierza Wielkiego, czyli Aldony, siostry Aldony Wielkiej, drugiej, trzeciej. I on, przyjechał wtedy ksiądz na ten ślub, udzielił im związku małżeńskiego i po tym wszystkim nastąpiła śmierć bardzo znanego króla Daniela. Król Daniel wtedy upadł podczas upadku Rusi Czerwonej i wtedy wprawdzie jeden z jego synów, Szwarno, zasiadł krótko po jego śmierci na tronie litewskim, ale nie potrwało to dosyć długo, ponieważ po tym wszystkim to zasiadł kolejny jego brat, tego Szwarna, czyli Lew I Halicki. Nie Halicki, polski, po prostu Lew Halicki. I podobno wyrażają się kroniki o nim dość niepochlebnie, ale wracając do tego ślubu Kazimierza Wielkiego i siostry Aldony, czyli siostry Aldony, czyli ta siostra miała na imię Aldona druga, 22. I wtedy oni wzięli ślub i przyjechał ksiądz, udzielił im tego ślubu i było duże zamieszanie na tym weselu, ponieważ pojawił się wróg Kazimierza Wielkiego, czyli Bolesław, ten syn Trojdena, tego Trojdena z Szwecji? Tak, Szwecji. I było zamieszanie, ponieważ oni się pobili. Oni się pobili i było sporo zamieszania i dużo ludzi tam było i próbowali ich uspokoić i nie mogli ich uspokoić tak naprawdę, bo ten ksiądz, który udzielił im ślubu, on uciekł z tego ślubu i było duże zamieszanie i to bardzo odegrało duże piętno na tle historycznym i wtedy przyjechała Aldona, czyli jej siostra, czyli swatka, swatka chyba, tak, teściowa i wtedy ten król Andrzej I, II przyleciał na koniu, nie przyleciał, przyjechał i wtedy było wszystko źle i skończyło się źle. Ale to nie był koniec, bo jeszcze wtedy jak on przyjechał na tym koniu, to powitał go
książę, nie. Król Kazimierz Wielki, czyli mąż Aldony, i wtedy wszyscy się pobrali i było świetnie. Świetnie. Doskonale. No brawo, jesteście doskonale przygotowani do życia. Właściwie zdał pan swój egzamin dojrzałości. Ale dla świętego spokoju zadam panu jeszcze kilka pytań. Niech pan mi powie, co pan ostatnio czytał. Jedna Marysia zakochała się na wczasach w Wacku. Potem ze sobą chodzili, ale przedtem Wacek, którego Marysia pokochała pierwszą gorącą miłością, chodził z Jadzią, co jednak ukrył przed Marysią i został posłany do wojska. Gazetę? Aha. A w tej gazecie? Kiedy napisałam list do Wacka, że spodziewam się dziecka, które poczęło się wcześniej, Wacek nie odpowiadał, lecz mi napisał później, że on spodziewa się dziecka z Jadzią, która chodziła statkiem. Rodzice nie pozwolili mi chodzić z Jackiem, bo Wacek był młodszy ode mnie o 50 lat. Porady. Proszę mi opowiedzieć własnymi słowami. Ja mam teraz przyjaciółko lat 16, a gdy poznałam Gieńka, miałam zaledwie 8 i wierzyłam w ludzi. Teraz straciłam wiarę w Wacka i jestem w naszym miasteczku wytykana palcami. Poradź, kochana przyjaciółko, co robić? Jestem w tym gorszym położeniu, gdyż moja mamusia, która kończy 70 lat, bezpłodna, wyleczyła się z bezpłodności i teraz również spodziewa się dziecka. Czy może być teraz dla mnie jeszcze życie? No, wy młodzi jesteście jednak nastawieni wyłącznie na używanie życia. Fakt. Smutny fakt. A któż będzie cierpiał na tym świecie? W głowach wam się poprzewracało od tych kolorowych obrazków w internecie. Drogie dzieci, życie to nie Instagram, ani inny Facebook. Jakie pan ma w ogóle plany na przyszłość? O! Nauka chińskiego. Tak. A ile pan sobie lat liczy? 80. Pięknie. Młody człowieku, pamiętaj, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. A powiedz mi jeszcze, za co kochasz Chopina? Chopin ukrył w kwiatach armaty, panie profesorze, i spopularyzował imię Polski na świecie. Niech mi ktoś powie, że dzisiejsza młodzież jest cyniczna i obojętna. W zasadzie skończyłam. Jeszcze jedno pytanie. Macie może pożyczyć 100 złotych? Nie? Do widzenia! Co to jest, panie profesorze? Ręka, pięść, ręka, pięść, ręka, pięść. Ręką można zabić, dusić. Napisać receptę, wiersz, można pieścić. Widzisz, Tadziu, chcę dzisiaj z tobą porozmawiać. No jak mężczyzna z mężczyzną. Ano, witam cię, synu. No nareszcie zjawiłeś się w domu. No dom to chyba to, dla ciebie to jest hotel. Widzisz, lata lecą. Która to godzina? 19, a ty ze szkoły dopiero wracasz. No to gratuluję. Pewnie zauważyłeś w swoim organizmie pewne niepokojące zmiany. A w piłkę? O, ty niedorajdo, ty w piłkę grałeś. Już ja widziałam cię kiedyś, jak ty w piłkę grasz. Nie potrafisz nawet piłki kopnąć. Broda twardnieje, gęstnieje. Podejdź tu do mnie. Włosy wypadają. Podejdź tu do mnie. Głos grubieje. Co ja czuję? A no tak, no piwko. Zapewne miewasz różne tam sny. Papierochy.
A wiesz, po przebudzeniu. No to szkoda, że cię nikt z nauczycieli jeszcze tam nie widział. Myślisz o różnych rzeczach. No widzisz, dziecko... Pomyśl trochę, co ty robisz, synu. Jak ci to powiedzieć? No celem życia jest utrzymanie życia. Dobrałeś sobie towarzystwo, super, tych kolegów i te, nie daj się Boże, koleżanki. Takim pierworodnym celem jest rozmnażanie bezpłciowe. Towarzystwo masz nie najlepsze. I co ty chcesz dalej robić? No, rozmnażanie takie następuje przez dzielenie albo przez pączkowanie. Też tak chodzić z tymi kolegami i palić papierosy? Osobnik dzieli się na dwie części albo wyrasta na nim coś w rodzaju... Zobacz, jak ty wyglądasz. Pączka. Co cię tak trąca? Który z czasem odpada, no i tworzy się oddzielne indywiduum. Buty w błocie wybrudzone, spodnie podarte, pognieciane. No chłopie, no co ty, gdzie ty byłeś? No wiesz, no, słynne jest dzieworództwo mszyc. Niemniej ciekawa jest również partenogeneza wirczyków. I tylko pieniądze mu daj i pieniądze mu daj. Zobacz, jakie ty masz pryszcze na buzi. Bo wiesz, tak na przykład u świerszczyków. Samiec wyposażony jest w mechanizm muzyczny. Samica natomiast posiada narządy słuchu umieszczone na kończynach. Znowu ci się pojawił, Bożeś. Wyżar cukierniczkę cukru, Bożeś głodny. Tylko mu... Co, nie miałeś pieniędzy na cukiereczki? Podobnie jest u koników polnych. Samiec może wydawać dźwięki. Pieniądze to trzeba zarobić. Ja wiem, czy to jest stwołanie miłości. A jak skończysz studia, to będziesz wtedy mógł mieć pieniądze, ale ty nie. Ale wiesz co? Na studia, jakbyś poszedł, to może by coś z ciebie było. A to by się uczyć nie chce, to nie będzie zdawał na studia? Ale komu w drogę temu czas? Najlepiej, Wacku, nie myśl o głupotach. Boże, no nie, no przecież zero totalne, no bez żadnych ambicji. Co myśmy wychowali? No po prostu wstyd mi totalny za ciebie, daj ty mi święty spokój. Więc ty masz ojca. Jakie to dziwne. Nie mogę sobie ciebie wyobrazić w kształcie embriona. Ty ci jak... Mój paluszek. A potem ssałeś pierś i kubki robiłaś małe złote kubeczki w pieluszki. Opowiedz mi o swoim ojcu. Zasnął. Mężczyźni są strasznie dziecinni. Ciągle dążą, a jak już dotrą do celu, rozpaczają. Spieszą się. Mordują. Oni są urodzonymi abstrakcjonistami. Witamy Państwa w programie Sprawa dla Dziennikarza. Naszym dzisiejszym gościem jest człowiek prosty, acz ciekawy. Przed nami absolutny kuriozum. Człowiek, który od ponad roku leży w swoim łóżku i z niego nie wychodzi. Zapraszam do obejrzenia materiału. Halo, halo? Niech się pan zbudzi. To ja muszę panu zadać kilka pytań. Sekretarka zapewne wspominała. Chcę z panem porozmawiać naprawdę poważnie. W związku z nowym rokiem nasza agencja pragnie przeprowadzić kilka rozmów z różnymi znakomitościami, a też ze zwykłymi, prostymi obywatelami. Czy można wiedzieć, jaki ma pan cel w życiu? Czy jest pan zadowolony z tego, że żyje? Jakie są pana poglądy polityczne?
Czy pan wierzy w zbawienie? A czego pan chce dokonać jeszcze? Pan się rozzłościł na cały świat zapewne. Jeśli się nie mylę, pan jest prostym człowiekiem, prawda? Pan wie, że to w pana rękach leżą losy tego świata. Co pan zamierza uczynić, aby zachować pokój na świecie? Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że w wypadku wojny wodorowej zginie ludzkość? I co pan robi, żeby nie dopuścić do tego wybuchu? Niewiele się tutaj dowiedziałam. Do widzenia. Ósmy października, piątek, godzina 20:21. Halo, tu centrala. Pan zamawiał teleporadę. Imię, nazwisko, PESEL. Jakie są objawy? Od jak dawna? Jakie są przyjmowane leki? Choroby przewlekłe? Czy występuje temperatura? Duszności i kaszel? Utrata węchu lub smaku? Czy miał pan kontakt z osobą zakażoną? Czy przebywał pan za granicą? Czy odbywa pan kwarantannę? Pacjent wykazuje brak reakcji. Łączę do psychologa. Dzień dobry, Janina Kowalska, psychoterapeuta behawioralny. Na wstępie chciałabym panu zadać kilka pytań celem przedstawienia właściwej diagnozy. Czy występuje u pana wrażliwość, smutek, złość, nieradzenie sobie z jej wybuchami, brak satysfakcji z relacji rodzinnych, partnerskich, przewlekły stres czy poczucie lęku, brak sił i chęci do wykonywania codziennych czynności, zaburzenia snu, kryzysowe sytuacje, choroby, rozwód, utrata pracy, zaburzenia poczucia łaknienia. Pacjent wykazuje brak reakcji. Łączę do psychiatry. Niech się pan nie gniewa, znam jeszcze gorszych od pana. Jest pan zmęczony. Wszystkie nieporozumienia wynikające między panem a światem wynikają z tego, że pan chce zbyt poważnie traktować życie. Niech się pan uspokoi. Wszyscy cierpieli i cierpią, a ci, co nie cierpieli, to będą cierpieli. Muszą cierpieć. W naszych czasach taki, co nie cierpiał, jest najgorszy bydlak wszechświata. Taka Malgorzata Rodzynek też musiała cierpieć. Albo będzie cierpiała. W dawnych czasach nieszczęśliwi żyli obok szczęśliwych. A w naszych czasach wszyscy muszą cierpieć. Wszyscy równo. Przeklęta gadanina. Gdyby świat chociaż na jeden dzień zamilknął razem ze mną. Muszę to sobie wszystko przemyśleć. Poukładać, podsumować, wyciągnąć wnioski. Najgorsze jest to, że nie mam już nic do załatwienia. Nie mam ważnych spraw. Czasami stoję w kolejce do okienka, ale po chwili odchodzę i idę dalej. Wszystko już jest załatwione. Jaka zarozumiałość w tym człowieku? Gadałby i gadał. Musi policzyć, porachować? A kto ma czas go słuchać? Nie on jeden jest na tym świecie. Ważne sprawy. Gada, że ważne. Dla mnie nieważne. Dajcie mu spokój, chłopak ma za swoje. Słuchaj, dzidek, ty się lepiej połóż i prześpij. A jak się dobrze wyśpisz, to wiele rzeczy zrozumiesz. Kładź się! 9 października, sobota. Mam dzisiaj urodziny. 100 lat, 100 lat. Właściwie to nie wiem, co dalej robić. Jak się żyje, trzeba grać. Trzeba prowadzić kartotekę.
zobaczyć poety. A co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz. A po chwili powiedział: szkoda, że nie przyszliście do mnie przed 20 laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział: nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się czterem twarzom odbitym w zamglonym lustrze mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy, czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan teraz robi? Odpowiedziałem: nic nie robię. Dojrzewałem przez 50 lat do tego trudnego zadania, kiedy nic nie robię. Robię nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku. Widzę wyraźnie tych, co podjęli działanie. Widzę byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem. Byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego Konrada. Byle jaki felietonista w byle jakiego moralistę. Byle kto mówi byle co do byle kogo. Byle jakość ogarnia masy i elity. Ale to dopiero początek. Ojcze. Ojcze nasz. Czemu, jak zły ojciec, nocą, bez znaku, bez śladu, bez słowa, czemuś mnie opuścił? Czemu ja opuściłem ciebie? Życie bez Boga jest możliwe. Życie bez Boga jest niemożliwe. Przecież jako dziecko karmiłem się tobą. Jadłem ciało. Piłem krew. Może opuściłeś mnie, kiedy próbowałem otworzyć ramiona, objąć życie. Lekkomyślny, rozwarłem ramiona i wypuściłem ciebie. A może uciekłeś, nie mogąc słuchać mojego śmiechu? Ty się nie śmiejesz. A może próbowałeś pokarać mnie? Małego, ciemnego, za upór, za pychę, za to, że próbowałem stworzyć nowego człowieka, nowy język. Opuściłeś mnie bez szumu skrzydeł, bez błyskawic, jak polna myszka, jak woda, co wsiąkła w piach. Zajęty, roztargniony, nie zauważyłem twojej ucieczki, twojej nieobecności w moim życiu. Życie bez Boga jest możliwe. Życie bez Boga jest niemożliwe. Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, poczekajcie chwilę. Nie depczcie słabszych. Nie zgrzytajcie zębami. Zrozumcie. Ludzi jest dużo. Będzie jeszcze więcej. Więc posuńcie się trochę. Ustąpcie. Kochani ludożercy, nie wykupujcie wszystkich świec, sznurowadeł i makaronu. Nie mówcie odwróceni tyłem. Ja, mnie, mój, moje. Mój żołądek, mój włos, mój odcisk, moje spodnie, moja żona, moje dzieci, moje zdanie.
kochani ludożercy. Nie zjadajmy się, dobrze? Bo nie zmartwychwstaniemy. Naprawdę.